Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Panie pośle, może pan przybliżyć coś na temat inicjatywy referendalnej złożonej przez Klub Parlamentarny Kukiz 15? Inicjatywa, można powiedzieć, zaatacza coraz szersze kręgi. Na szczęście kolejne organizacje i grupy przyłączają się do tej zbiórki. Przypomnę tylko w skrócie, że chodzi o... Zbiórki czego? Zbiórki podpisów pod wnioskiem o ogłoszenie referendum ogólnokrajowego w sprawie mechanizmu relokacji uchodźców zaproponowanego, narzuconego Polsce przez Unię Europejską. Oczywiście chodzi o to, aby rząd polski sprzeciwił się tego typu mechanizmowi. Dzięki takiemu referendum, oczywiście, jeśli będzie przegłosowany wniosek o to, aby takiego mechanizmu nie było w Polsce, nie był narzucany, polski rząd zyska dodatkowe narzędzie, dodatkowy argument w negocjacjach z innymi państwami Unii Europejskiej, aby odrzucić te mechanizmy. Podpisy są właśnie zbierane. Ostatnio Zarząd Kongres Nowej Prawicy przyjął uchwałę, która po pierwsze popiera tę inicjatywę, po drugie wzywa członków i sympatyków do tego, aby włączyli się w proces zbiórki podpisów pod tymże referendum, więc sprawa nabiera rozpędu. Z tego miejsca wobec tego bardzo bym chciał prosić wszystkich członków oraz sympatyków Kongresu Nowej Prawicy, aby przyłączyli się do tej inicjatywy i wzięli czynny udział w zbiórce podpisów pod tymże referendum. To jest bardzo kluczowa sprawa. Tego typu referendum, należy zakładać, że jego wynik będzie taki, jak oczekujemy, tego typu referendum raz na zawsze, mam nadzieję, rozstrzygnie sprawę przyjmowania uchodźców w Polsce, nielegalnych uchodźców, imigrantów socjalnych. Jeśli dojdzie, bo na razie z referendami w Polsce to tak było dosyć niezbyt okazjonalnie, znaczy okazowo. Tak jest, ale mamy nadzieję, że dojdzie, ponieważ można łatwo wyczuć, że raczej intencje społeczeństwa, raczej nastroje społeczeństwa są przeciwko tego typu przymusom, więc jest to naprawdę inicjatywa warta poparcia. Proszę, aby korzystając z coraz lepszej pogody, z coraz lepszych możliwości właśnie zbierania tych podpisów, aby wszyscy się w ten proces włączyli. Jest następna odsłona spektaklu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. Może pan to też skomentuje. W końcu był pan inicjatorem dwóch rozwiązań tego problemu. No tak jest. No dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość przyjęło uchwałę o przyjęciu kolejnego sędziego w skład członków Trybunału Konstytucyjnego. No cóż, widać z tego, że Prawo i Sprawiedliwość idzie za ciosem. Nie chcę chyba jednak porozumienia w tej sprawie. Przypomnę, że myśmy w tamtym tygodniu złożyli kolejny wniosek, który powinien definitywnie sprawę zakończyć. Wniosek polega na tym, aby wprowadzić poprawkę do Konstytucji, zgodnie z którą Trybunał Konstytucyjny sam ogłasza swoje orzeczenie. Tego typu poprawka nas z całą pewnością załatwiłaby te sprawy raz na zawsze, bo wszystkie strony powinny być zadowolone z tego typu rozwiązania. No niestety, jak widać po dzisiejszych głosowaniach, większość rządząca raczej idzie w przeciwnym kierunku. No a sprawa właściwie rezolucji Komisji Europejskiej, jak pan to skomentuje? Jest to dosyć już międzynarodowa sprawa. No cóż, no niepotrzebnie, oczywiście stoimy na stanowisku, że sprawę zupełnie niepotrzebnie umiędzynarodowiono. Wynoszenie tego na wyższy, na pułap międzynarodowy niczego nie przyniesie, poza tym, że podgrzeje atmosferę tylko w Polsce tego problemu. Niestety, no znaleźli się w dużej liczbie posłowie, europosłowie z Polski, którzy głosowali za tą rezolucją. Co moim zdaniem jest absolutnie haniebne, ponieważ każde załatwianie sprawy poza naszym krajem, naszych wewnętrznych spraw na takim forum nie może przynieść niczego dobrego. Unia posłowie Kongresu Nowej Prawicy zgrupowaniu w frakcji Europa Wolności i Narodów głosowali przeciw. Oczywiście, natomiast jest to niestety mniejszość póki co, ale mam nadzieję, że dzięki temu Polacy też zobaczyli, kto jak zachowuje się za granicą, kto jak reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim i wyciągnął na przyszłość wnioski z tej sprawy. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie pośle, Unia Polityki Realnej w dawnych czasach przewidywała, że jedno z niewielu ministerstw, które w porządku liberalnym, gospodarczym może być utrzymane, to jest Ministerstwo Ochrony Środowiska. I Zasobów Naturalnych. No to teraz jeszcze tak. A teraz Kongres Nowej Prawicy złożył projekt ustawy. Niech pan coś o tym opowie.
No cóż, rzeczywiście takie ministerstwo, które miałoby służyć temu, aby zasoby naturalne, które są wiadomo w ograniczonej liczbie, były w jakiś racjonalny sposób dystrybuowane dla dobra wszystkich, nie tylko indywidualnych osób, ale całego też państwa, oczywiście jest zasadne. Tam, gdzie mamy do czynienia z takimi zasobami rzadkimi, tam takie działanie jest oczywiście konieczne. Oczywiście w zdrowych granicach i granicach rozsądku, przede wszystkim rozsądku gospodarczego. Natomiast problem polega na tym, że tego typu instytucje oczywiście tworzą nam w ramach radosnej twórczości prawnej najróżniejszego rodzaju ograniczenia i pomysły, które no już w sposób bezpardonowy i bezczelny wkraczają w naszą prywatność pod hasłami oczywiście, a jakże ochrony środowiska i tego, żeby nam się wszystkim zdrowie oddychało i tak dalej. Jednym z takich paradoksów, absurdów do skali niespotykanej było wprowadzenie w ustawie o ochronie przyrody specjalnych kar za to, że wycinamy drzewa na własnym terenie. Własne, posadzone przez samych właścicieli oczywiście terenu? Oczywiście. No jest to problem znany już od paru ładnych lat. Jest to rzecz zupełnie niewyobrażalna, że za to, iż sami zdecydujemy o tym, że na własnym terenie, na swojej własnej własności pozbywamy się jakiegoś drzewa, że coś takiego może być karane. Znaczy chyba w jakimś chorym umyśle, obłąkanym umyśle w urzędniczym powstała koncepcja, że nagle z nie wiadomo dlaczego wszyscy Polacy zaczną wycinać wszystkie drzewa na swoich posesjach i zastępować zielone przestrzenie po prostu betonową pustynią i w ten sposób z dnia na dzień po prostu stracimy tlen i przestaniemy oddychać i umrzemy wszyscy. Więc wprowadzono drakońskie kary za wycinanie drzew na własnych posesjach, także prywatnych, przede wszystkim prywatnych działkach. No i Polacy odczuwają tego skutki od kilku lat. Jest rzeczą w ogóle niewyobrażalną, że jakoś nikt tego tematu nie podnosił, nie próbował zmienić tych nieszczęsnych zapisów, nie próbował po prostu ulżyć doli Polaków, którzy byli obkładani strasznymi karami za to wycinanie drzew. Zresztą, że było ciekawe, i w czasie, kiedy często władze państwowe wycinały takie drzewa masowo na różnych przestrzeniach, tak niejako na zapas, właśnie bojąc się tego, że potem, nie daj Boże, mogłyby być jakieś ograniczenia. Czyli omijały jednocześnie te ustawy. A więc Polacy cierpią od paru lat z tego powodu. No i postanowiliśmy w końcu zmienić. No jest okazja, skoro już kilku posłów wolnościowych jest w Sejmie. Postanowiliśmy to zmienić. W Kongresie Nowej Prawicy powstał właśnie u nas, w naszej partii, powstał taki pomysł, żeby znieść kary za tego typu proceder. Na początek przynajmniej w odniesieniu do gruntów i działek prywatnych. A więc zaproponowaliśmy ustawę, bardzo króciutką, jednozdaniową tak naprawdę, która znosi kary za usuwanie drzew na własnym terenie przez osoby fizyczne. Tam jest tylko zostawiona taka symboliczna, jakby to powiedzieć, żeby zadowolić zielonych, czyli niedojrzałych czerwonych, jest taka symboliczna zupełnie opłata, że zwolniony z kary jest ten, kto wpłaci 10 zł na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych. Jakże szlachetnie. Za wycięte drzewo. Więc to 10 zł będzie takim zwolnieniem się od kary. Jednocześnie będziemy mogli w razie czego tym zielonym, czyli niedojrzałym, czerwonym powiedzieć, że proszę bardzo, no to wycinamy drzewo, ale w zamian za to fundusz się zasila środkami na zalesienie na przykład jakichś tam terenów. Więc tutaj, prawda, w ten oto sposób, nie ukrywam, troszkę dowcipny, bo to taki mniej więcej innym sens jest tego zapisu. Ironia ustawodawcy. Troszkę tak, trochę udało się przemycić ironii o tej ustawy. Będziemy ten projekt lansować. Także ogłosiliśmy dzisiaj na konferencji ten projekt. Zgodnie z przewidywaniami media głównego nurtu niespecjalnie zainteresowane, ale tak generalnie ludzie z tego, co z rozmów różnych w innych kuluarach, nie tylko, widzę, że zainteresowanie jest ogromne. To znaczy nawet usłyszałem paradoksalnie od urzędników pewnych, że to świetny pomysł, że to nie może dalej tak być. No, wielu posłów jest po prostu majątnymi właścicielami ziemskimi. Też. No więc widzę, że na szczęście odbierane jest to jako bardzo zdroworozsądkowe. No i cóż, no krótko mówiąc, oczywiście to jest maluteńki kroczek w stronę poszerzania naszej wolności i własności, no ale w warunkach tego Sejmu robimy to, co się da. Więc jeżeli takimi malutkimi kroczkami będziemy w stanie ulżyć doli Polaków i poszerzyć ich własność, no to bardzo dobrze. Oczywiście pytanie, co zrobi z tym większość rządząca. Będzie złożony projekt, na pewno się uda szybko zebrać podpisy pod tym projektem, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no pytanie potem, kiedy zamrażarka sejmowa, marszałkowska wypuści projekt do obradowania, no i co na to większość rządząca. No mam nadzieję, że to będzie taki fajny test na zdrowy rozsądek, na podejście. No jeżeli Prawo i Sprawiedliwość swoją większością odrzuci tego typu projekt,
no to przepraszam bardzo, to już nie będą mogli się bronić przed tym, że są typowymi kolektywistami, którzy w sposób bezpardonowy chcą ingerować w prawo własności, w święte prawo własności. Trochę z innej w takim razie beczki, jak to kiedyś mówił Monty Python, czyli jak pan skomentuje dzisiejsze oświadczenie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego ze strony Unii Europejskiej? No cóż, już tak patrząc zupełnie na dystans na to wszystko, no przykrym elementem tego wszystkiego jest to, że Komisja Europejska zajmuje stanowisko polityczne, to znaczy opowiada się ewidentnie po stronie jednej ze stron sporu. Tymczasem my staramy się tłumaczyć od dłuższego czasu, tłumaczyć spokojnie, metodycznie, że problem polega na tym, że to obie strony mają tak naprawdę rację, dlatego że nie da się wykonywać konstytucji, nie da się wykonywać prawa sprzecznego wewnętrznie. Akurat tak się złożyło, że ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji, jaka jest teraz, i obydwie strony sporu powołują się na inne przepisy konstytucji, które są w mocy. Jedni mówią, że jest domniemanie konstytucyjności, czyli każda ustawa wchodzi natychmiast w życie, obowiązuje w porządku prawnym od momentu wyjścia w życie, domniemanie konstytucyjności, a druga z kolei mówi, że trzeba najpierw zbadać, czy ona jest konstytucyjna. Obydwie strony mają rację, problem polega na tym, że nie dostrzegają w związku z tym jedynego rozwiązania, czyli zmiany konstytucji. Nie da się tego zrobić bez zmiany konstytucji. To jest troszeczkę sytuacja podobna do programu komputerowego. Jeżeli program ma dwie sprzeczne ze sobą instrukcje, to on się nie wykona i choćbyśmy nie wiem jak długo naciskali przycisk, to on nie zadziała, dopóki nie zmienimy programu. I taka tu jest sytuacja. Czyli podsumowując, niestety problem polega na tym, że Komisja Europejska znowu, zamiast dostrzec istotę problemu, czyli konieczność zmiany tego programu, jakim jest nasza konstytucja, to opowiada się po jednej ze stron sporu. Nie, to jest absurd, żeby Komisja Europejska wtrącała się wewnętrzne sprawy Polski. Witold Waszczykowski popełnił błąd, zapraszając Komisję Wenecką do Polski. Było to niemalże jak zaproszenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego. Oczywiście Komisja Wenecka zgodziła się z propozycjami Kukiz 15, ale to nie jest ważne, ponieważ to w polskim parlamencie ten spół wokół Trybunału, ten kryzys konstytucyjny powinien zostać rozwiązany, no i tego się domagamy. Temu miała służyć spotkanie organizowane przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Polskie Stronnictwo Ludowe, na które został zaproszony klub Kukiz 15. My wymogliśmy, by na tym spotkaniu byli obecni dziennikarze, było to nagrywane przez kamery. No widać, ta cała klasa polityczna, partytokracja się wystraszyła i na minutę przed 15, przed tym spotkaniem odwołali to spotkanie, powołując się na decyzję Komisji Europejskiej. Także ktoś w Brukseli tupnie i widać, cała ta totalna opozycja drży, boi się, no tak nie powinno być. Myślę, że powinniśmy otwarcie, bez strachu rozwiązywać nasze problemy. To jest to ultimatum, po prostu w tej chwili rzucone ultimatum. Jest to brutalne ultimatum, niestety bardzo jednostronne. My akurat tutaj, mówię o klubie Kukiz 15, jesteśmy z boku, patrzymy na to z dystansu, proponujemy merytoryczne rozwiązania i nie mieszamy się w tę awanturę, ale trzeba stwierdzić, że Komisja Europejska nie zachowuje się w sposób profesjonalny, tylko czysto polityczny. Komisja Europejska, która sama ma w sobie dosyć istotne braki demokratyczne, prawda? Oczywiście. Trzeba stwierdzić w sposób jednoznaczny, że Unia Europejska to jest taki kraj, takie państwo, które jest jednym z najmniej demokratycznych państw świata, bo legitymacji demokratycznej tam nie ma właściwie żaden z organów poza parlamentem, który z kolei ma władzę iluzoryczną, więc pouczanie nas o demokracji przez tego typu twór, no jest zabawne samo w sobie. No ale już zdążyliśmy chyba przywyknąć. Właśnie. I tym Monty Pythonowskim znowu akcentem, czyli ironią. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.